Dzień dobry bardzo. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ponownie film z cyklu Poznaj moje miasto Gdańsk. W jednym z poprzednich filmów byliśmy razem w ECS-ie, czyli w Europejskim Centrum Solidarności i tamten film zapoczątkował cykl, który chciałabym tutaj stworzyć na moim kanale, właśnie Poznaj moje miasto Gdańsk, gdzie w tych filmach będę chciała zabrać Was po tych bardziej oczywistych i mniej oczywistych punktach Gdańska, które w mojej ocenie warto odwiedzić podczas Waszej wizyty w moim mieście. I jak już tutaj w jednym z ostatnich daily vlogów zapowiadałam, tym razem chciałabym Was zabrać do Dworu Artusa. Dwór Artusa to jeden z bardziej reprezentacyjnych obiektów w Gdańsku. On znajduje się przy tak zwanym Trakcie Królewskim. Jak będziemy za chwilę, zobaczycie w kolejnych częściach tego filmu, na wysokości Neptuna, to Dwór Artusa znajduje się za pomnikiem Neptuna. Natomiast Trakt Królewski to jest cała ta trasa, która rozciąga się od Zielonej Bramy przez Złotą Bramę, od portu w Motławie przez Długi Targ, aż po ulicę Długą. Ta droga kiedyś właśnie nazywana była Traktem Królewskim i przy tej trasie właśnie znajduje się Dwór Artusa. Dwór Artusa składa się z trzech obiektów i jest to tak zwany Nowy Dom Ławy, czyli parter połączonych ze sobą dwóch kamienic, jest Stary Dom Ławy i jest właściwy Dwór Artusa. I teraz czym ten Dwór Artusa jest, jaka jest w ogóle jego geneza? Teraz trochę historii. Słuchajcie, budowę Dworu Artusa rozpoczęto w 1348 roku i budowa trwała około 2 lat. Tej budowy, samego zlecenia budowy obiektu, podjęli się rycerze. To było Bractwo Świętego Jerzego, które skupiało rycerzy z bogatych niemieckich rodzin. I oni z środków własnych postawili właśnie ten obiekt, który nazywamy Dworem Artusa. Rycerze Bractwa Świętego Jerzego to byli rycerze, którzy pochodzili z bogatych rodzin niemieckich. Mieli szlacheckie pochodzenie i zależało im, żeby goście odwiedzający Dwór Artusa również to szlacheckie pochodzenie posiadali. To oczywiście później trochę się pozmieniało i nie do końca wyszło w ten sposób. Gdańsk był miastem kupieckim i z czasem Dwór Artusa zaczął przejmować taką funkcję kupiecką. W tym miejscu odbywały się różnego rodzaju koncerty, maskarady, miejsce stało się miejscem, w którym ogłaszano różnego rodzaju informacje miejskie. Natomiast bractwo cały czas trzymało się razem i starało się oddzielać właśnie tych takich elitarnych gości, również szlacheckiego pochodzenia, od całej reszty. No natomiast niestety w 1476 roku przyszła pierwsza katastrofa i niestety nie ostatnia. Cały Dwór Artusa spłonął, były również ofiary śmiertelne. 5 lat później Dwór Artusa został odbudowany, natomiast został odbudowany przy udziale miasta i w tym momencie bractwo straciło już swoje wpływy, a Dwór Artusa stał się obiektem, który wykorzystywany był na funkcje miejskie. Miejsce to chociażby było miejscem otwartych rozpraw sądowych, tak? Bo kiedyś był taki obowiązek, że te rozprawy musiały być jawne, więc od 1530 roku właśnie na terenie Dworu Artusa odbywały się chociażby rozprawy sądowe. Miejsce było idealne ze względu na swoją powierzchnię, tak? No bo było tam duży metraż, który był w stanie pomieścić wszystkie osoby, które chciały w tym wydarzeniu uczestniczyć. Natomiast od lat 20. XVII wieku wojny i epidemie zaczęły pustoszyć miasta, zmieniły się trochę obyczaje mieszkańców. W Dworze Artusa cały czas odbywały się te spotkania, natomiast z racji na rozluźnienie obyczajów te imprezy były coraz bardziej głośne, było tam coraz więcej alkoholu, rozpoczęły się skargi, były różnego rodzaju bankiety, tak, bankiety i w dzień i w nocy, krzyki, hałasy i niestety miasto musiało interweniować. W 1742 roku to miejsce przekształcono w giełdę i znów stało się ono centrum wydarzeń miasta i miejscem spotkań. Odbywały się tam właśnie różnego rodzaju giełdy, odbywały się spotkania kupieckie. No i wszystko byłoby dobrze, aż przyszedł rok 1945 i zniszczenia, które miało miejsce w Gdańsku. No i po tym roku już tak naprawdę nic nie było takie samo. Aktualnie to wnętrze jest częściową rekonstrukcją i to zarówno jeśli chodzi o architekturę, jak i o elementy wyposażenia wnętrz. Część zabytków udało się odzyskać i one faktycznie w Dworze Artusa się znajdują, natomiast w dużej mierze są to niestety rekonstrukcje, abyśmy mogli w ogóle poczuć klimat tego miejsca. I właśnie do Dworu Artusa chciałabym Was zabrać. Jeśli chodzi o informacje praktyczne, pamiętajcie, że w poniedziałek muzeum jest nieczynne, we wtorek jest czynne od godziny 10 do 13 i to jest dzień wolnego wstępu. We środę jest czynne w godzinie od 10 do 16, w czwartek 10-18, piątek 10-16, sobota 10-16 i niedziela 11-16. Także zapraszam. No i zaczynamy. W chwili obecnej znajdujemy się na ulicy Długiej. Po lewej stronie mamy Ratusz Głównego Miasta. Tutaj też któregoś dnia w ramach tego cyklu przyjdziemy i pokażę Wam wnętrze ratusza. Natomiast my kierujemy się na Neptuna. I to tutaj właśnie za Neptunem, tak jak Wam mówiłam, znajduje się Dwór
Artusa. To jest właśnie ten obiekt. Tak jak mówiliśmy, tak, parter dwóch połączonych ze sobą kamienic. Tam właśnie za chwilę się udamy. Zaraz po wejściu do obiektu znajduje się kasa, tutaj razem ze sklepikiem. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny biletów, a ja będę wchodziła na kartę mieszkańca. Jest informacja: dorośli 10 zł, dzieci do lat 6 wchodzą za darmo, uczniowie 5, studenci 5, seniorzy 5 zł. Pamiętacie, jak mówiłam chwilę wcześniej, że w dworze Artusa odbywały się posiedzenia sądów. Ówcześnie była konieczność, aby takie posiedzenia były jawne. Na rozprawę mógł przyjść każdy. I tak jak teraz jestem w tym wnętrzu, no to faktycznie jestem w stanie sobie to wyobrazić. Spójrzcie, to jest niesamowite, jak to były totalnie inne czasy. Jak ten świat się zmienia.
Stanowisko też jest nawiązaniem do... Z takim troszeczkę niż po prostu nawiązaniem do dzisiejszego święta. To mam braki, a jakie? Dziś są walentynki. A, dobra, no tak. Więc właśnie dzisiaj z okazji walentynek przygotowaliśmy wszystkie właśnie elementy zaklęć bądź afrodyzjaków, jakie kiedyś funkcjonowały. Aha, to w ten sposób. Mhm. O, najprostsze rzeczy takich na... I to będą i składniki zaklęć, i inne. Ciekawe, w ogóle składnikiem zaklęć będą jabłka. Aha. To jest głównie dla bogatych pań. Aha. Tak, i trzeba było w piątek rano. Mhm. Zerwać jabłko. Przykroić je na pół. To jest tylko dla piśmiennych, pań. Z jednej strony wziąć właśnie kartkę, z jednej strony wziąć swoje imię, a z drugiej ukochanego. Trzeba zdobyć pół kilogramu ukochanego, przyciąć jabłko na pół, włożyć. Do środka. Owinąć liściami laurowymi. Ususzyć, a potem włożyć mu pod poduszkę. Skomplikowane. Dużo. Ale jest oczywiście też wersja łatwiejsza o wiele, która już nie wymagało aż tyle pracy. Najprostszą rzeczą jest lubczyk. A, no tak. Okej, to faktycznie znane. Drugą prostą rzeczą jest rozmaryn. A rozmaryn już jest bardziej dla pań, które są w ciągu małżeństwa. Mhm, czyli on żeby utrzymać. Utrzymywał, w sensie dodawanie go do potraw, czy nawet przyszycie go gdzieś do strój swojego męża dawało większą szansę na to, że ten związek się utrzyma. A jak w ogóle się szukało miłości, dopiero to najlepiej przed swoim oknem było zasadzić cik. Ale przyciągało tego wymarzonego? No miało przyciągnąć. Byle nie kogokolwiek. Jakiś pomysł to mogło być? Więc niekoniecznie, chociaż po wyglądzie... Majeranek? Nie pachnie majerankiem. Co jest dla tego To nie wiem, dobra, przyznaję się. Melisa. A, po prostu. Melisa dawała specjalnie pod oknami dziewczyn Melisy, które szukały. Uh-huh. Albo... Róże. Nie bez powodu róże znane kwiaty miłości, ponieważ dzień wcześniej, przed dniem chęci wykonania zaklęcia, trzeba było kupić róże, która musiała z nami spędzić noc, czyli po prostu specypialni. Uh-huh. Potem następnego dnia, najlepiej w piątek o pełni księżyca, pójść z tą różą i na wiatr, czyli pod wiatr wykrzyczeć wszystkie cechy, jakie się chciało, żeby dany mężczyzna miał, i oberwać ją z płatków róż. I wtedy wiatr miał donieść te róże właśnie do tych kandydatów, którzy mieli się potem pojawić. Ten ideał. Jakie to były czasy. Oj, naprawdę nie. To są takie naprawdę wersje sobie, tak powiedzmy, bo to naprawdę było do tego, żeby tworzyć coś takiego. Wygląda jak to, sok z jagód. Jagody z mlekiem. Jagody z mlekiem, dokładnie. Ale faktycznie to jest, częścią jest mleko akurat, a reszta jest improwizowana krew. I na przykład w średniowieczu bardzo popularnym było na utrzymanie związku, czy na rozkochanie, krew miesięczna danej kobiety. Ją można było dawać do potraw, jak się już miało męża, to się dało dać ją do potraw, żeby ją jadł. A jeśli się chciał zakochać, to właśnie w takiej najpierw picie było podać. Aha. W wersji softowej wystarczyła skręcz z lewej ręki. Lewa ręka odgrywa zawsze w magii bardzo ważne zadanie, ponieważ jest ręką od serca. Aha. I też można z niej wywróżyć, ile się będzie miało małżeństw. Możesz to sprawdzić. A proszę bardzo, z ciekawości. Wygląda na dwa. Na dwa. To jeszcze trochę przede mną, bo jeszcze żadnego. To wygląda na dwa. Ale czekam. Super, dziękuję ślicznie za informację. Jeszcze jedna sala. Dziękuję bardzo. Także jak słyszeliście, powinnam być dwa razy mężatką, jeśli chodzi o moją lewą rękę. Na razie jeszcze nie jestem wcale, więc jeszcze wszystko przede mną. Dwie szanse.
A tutaj mamy zdjęcia z okresu, o którym Wam opowiadałam, czyli z czasu, gdy wybuchł pożar w dworze Artusa. I pożar niestety pochłonął też ofiary śmiertelne. Jeśli chodzi o fasadę zewnętrzną dworu Artusa, no to ona jest w dużej mierze odtworzona. Jak teraz staniemy sobie na zewnątrz, no to faktycznie jesteśmy w stanie poznać, że o tak, to jest dokładnie ten budynek. Żeliwny narożnikowego pieca 1548 rok. Zobaczcie, 1548, a my jesteśmy w 2019. Zawsze nam się wydaje, że my jesteśmy tacy wyjątkowi, że nasze czasy są takie wyjątkowe, a tak naprawdę nas kiedyś nie będzie, a życie będzie toczyło się dalej. Dwór Artusa, jak zapewne zauważyliście, jest takim typowym obiektem muzealnym w porównaniu chociażby z ECS-em, gdzie było mnóstwo stanowisk multimedialnych, gdzie to zwiedzanie wyglądało w trochę inny sposób. Tutaj wracamy do takiej tradycyjnej formy muzealnictwa, natomiast myślę, że tak samo wartej odwiedzenia. To jest taka trochę podróż do przeszłości. Możemy zobaczyć, jak świat kiedyś wyglądał, jak wyglądał Gdańsk. Także wszystkie osoby zainteresowane Gdańskiem, zainteresowane historią Gdańska, które chcą się trochę cofnąć w czasie, zapraszam do wizyty w dworze Artusa. Wychodząc z dworu Artusa właśnie wyjdziecie bezpośrednio na pomnik Neptuna, na ten trakt królewski, o którym Wam opowiadałam, tak? Od Złotej do Zielonej Bramy, tędy kiedyś biegł właśnie tak zwany trakt królewski. Nazywany tak oczywiście nie bez powodu. Także wychodząc z muzeum, myślę, że warto zrobić sobie jeszcze spacer po uliczkach Gdańska. Okej, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność ze mną podczas tego filmu. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście i zapraszam na kolejny film z cyklu Poznaj moje miasto Gdańsk.